Chciałem Państwu przekazać, że zostałem oskarżony za napaść czynną na funkcjonariusza policji. Jest 23 listopada 2011 roku. Pan Radek przed Pałacem Prezydenckim informuje opinię publiczną polską, że... Że zostałem oskarżony z artykułu 231 Kodeksu Karnego za napaść czynną na funkcjonariusza policji, a najciekawsze, że w ogóle nie było mnie na placu Konstytucji 3 maja, ponieważ spóźniłem się de facto na ten marsz i kordon policji, który stał 300 metrów przed całym placem, nie dopuścił mnie. Poszedłem w bok, złożyłem oczywiście takie... A może pan pobił jakiegoś nieszczęsnego policjanta gdzieś w bocznej uliczce? Jak to było? Nie, na pewno nie pobiłem z tego względu, bo jeszcze miałem wtedy uraz w nodze i po prostu zwyczajnie kulałem. Jeśli ktoś idzie i bije policjanta, rzuca w niego kostką burkową, to przeważnie ucieka. Jeśli ja bym rzucił w niego kostką burkową, to ja bym nazwał się tylko i wyłącznie kamikadze, bo musiałbym się oddać w ręce, bo na pewno nie zdążyłbym. Nie zdążyłby pan. Nie zdążyłbym. A co pan sądzi o młodzieńcach, którzy lubują się w rzucaniu kostką brukową, takich derby z policjantami? Jak by pan ich określił? Oczywiście też mam swoją teorię na ten temat. Nie pochwalam tego akurat ich działania. Ja na przykład wolę bardziej inteligentnie walczyć z absurdami polskiej policji oraz tym, no właśnie, że policja... pan walczy tak, w ten sposób, że ujawnia pan prawdę, ujawnia postuluje prawdę, pan ważne rzeczy. Oczywiście. Co pan myśli o tym, żeby kamery były nieodłączną częścią rynsztunku policjantów? Jak najbardziej. Właśnie ja będę składał projekt ustawy. Mam nadzieję, że pomogą mi państwo, żeby każdy policjant miał zainstalowaną osobistą kamerę oraz żeby kamera znajdowała się w każdym radiowozie, w miejscach przetrzymywania, przesłuchiwania i przewożenia podejrzanych, nie od razu winnych. Najciekawsze, chciałbym też, żeby policja, każdy jeden policjant z prewencji posiadał swój numer umożliwiający jego identyfikację z tego względu, bo czym on się różni od tego chuligana, który się jest... wprowadzenie takich numerów rejestracyjnych dla policjantów, ale to chyba już jest, bo strażnicy miejscy chyba mają numery. Tak, ale dlaczego policja z prewencji nie ma? Na przykład jeśli człowiek, który zostaje bity przez policję, nie możemy go w tłumie w ogóle zidentyfikować. Teraz, tutaj pan wyjdzie za tego banera. Ja tylko ujmę pana Sławka, żebyście państwo mieli pojęcie, jak wygląda improwizowane plenerowe studio Telewizji Narodowej przed Pałacem Prezydenckim. Tak, pan Radek jest właśnie przyjechał na rolkach. Na rolkach. Jestem w wolnym kraju, przyjechałem. Popatrzy pan pojeździć w lewo. Tak. Popatrzy pan w lewo. Ma pan oryginalną czapkę z napisem chuligan i z trupią czaszką. Tak, oczywiście. To jest niepokojące. Dlaczego to? Z tego, jeśli zostałem okrzyknięty przez policję chuliganem, no to niech będę dla wszystkich. Ja nie uważam się chuliganem, ale zostaję przez... Czyli pan jak święty Paweł, który stał się wszystkim dla wszystkich, stał się pan chuliganem, żeby ewangelizować chuliganów. Znaczy nie ewangelizować. Ja nie chcę ich ewangelizować. Ale dlaczego na przykład ten chuligan wychodzi na ulicę, maskuje się i rzuca kostką brukową w policjanta. A widzą państwo czemu? Bo jeśli zostanie pobity przez policję, nie może tego udowodnić. Przecież znamy nam wszędobylskie powiedzenie. A może wyjściem jest to, co zrobiło wielu ludzi podczas Marszu Niepodległości, również Zbigniew Juśków, również wiele osób, które nie mają styczności ani łączności z Telewizją Narodową. Mieliśmy po raz pierwszy masową taką reakcję społeczną, że wielu ludzi przyszło ze swoimi kamerami i aparatami. To mnie cieszy, bo pewne rzeczy zostały ujawnione w końcu, zostały nagrane i teraz policjant, który skopał, obsiukał go gazem człowieka, do pana którego nic nie zawinił, zostanie teraz też oskarżony. Na podstawie czego? Czy to jest czyste składanie fałszywego zeznania? Zapraszam do mnie. Pan porusza się płynnym ruchem, jadąc na rolkach. I chodźmy jeszcze do kolegów, pan podąża za mną, chodźmy jeszcze do kolegów z obozu Wielkiej Polski. Widzimy tutaj baner, obóz Wielkiej Polski i jest pan, i pan jest rzecznikiem prasowym tej organizacji, tak? Dzień dobry. Mniej więcej, znaczy nie, no, rzecznikiem prasowym jest akurat kto inny, no ja w tej chwili... Ale proszę, kilka słów dla Telewizji Narodowej. Obóz Wielkiej Polski. Byliście na Marszu Niepodległości. Jak najbardziej byliśmy na Marszu Niepodległości. Braliśmy udział jak najbardziej grzecznie w obchodach Marszu Niepodległości. Nie braliśmy udziału w żadnych zadymach, w żadnych nieprzyjemnych incydentach. Jeżeli mam wyrazić moje zdanie na temat Marszu Niepodległości i mających miejsce tam zajść, no... Raczej wolałbym się nie wypowiadać na temat chuligańskich zajść, które miały miejsce, ponieważ to są kwestie, które należy wyjaśniać. A co pan myśli o pokłosiu tego marszu, mianowicie o pomyśle, żeby organizacja, która w jakiś sposób brała po niewłaściwej stronie udział w tym święcie niepodległości 2011 roku, żeby krytyka polityczna oddała lokal Bartłomiejowi Kurzej?
Myślę, że jest to jak najbardziej właściwe działanie, ponieważ człowiek ten zasługuje na odpowiednie miejsce, żeby po prostu móc realizować swoje, że tak powiem, swój artystyczny talent. No myślę, że jego talent jest talentem dużo lepszym niż to, co reprezentują sobą artyści obecnie zajmujący lokal polityki politycznej. Obóz Wielkiej Polski, organizacja, która popiera Bartłomieja Kurzeję w dążeniach na rzecz polskiej sztuki. Widzimy tutaj Bartłomieja, tego pozytywnego bohatera tych wydarzeń. Bartłomieju, to co, udajemy się pod lokal krytyki politycznej i tam powiemy jeszcze... Jakiej krytyki politycznej? Na razie to jest szalet publiczny.